niewiele znaczy. I teraz to lobby, na którym, no nie wiem, czy posłowie nie mają wpływu, też są bezsilni? Nie, więc jeśli chodzi o GMO, czyli to zagrożenie, o którym no, na szczęście i w Polsce coraz więcej mówimy, to w Parlamencie Europejskim z wielu debat nastąpiło jakieś pozytywne przewartościowanie. Coraz więcej krajów wprowadza u siebie zakazy GMO. Wprowadzili Niemcy, wprowadzili Francuzi, Grecja, Austria, Luksemburg. A w tym czasie polski rząd forsuje ustawę o GMO i chce wprowadzić GMO do Polski. Wtedy, kiedy powinniśmy się iść śladem tych, powinniśmy być pierwsi tak w ogóle, pierwsi zabronić. Zresztą to, co zaczął robić rząd PiSu, bo przecież ustawa o nasiennictwie była, która zabroniła GMO, upraw GMO. Bardzo szybko wymyślono interpretację, że ona nie może być wdrożona, bo prawo europejskie stanowi co innego. Nieprawda. Ja zadałem pytanie do Komisji Europejskiej i dostałem odpowiedź, jakie kary spotkały tych, którzy zabronili GMO. Bo polski rząd mówił, nie możemy zabronić GMO, bo nas ukarzą. No i okazało się, że nikogo nie ukarali. Żadne państwo nie poniosło żadnych sankcji z tytułu zakazania u siebie GMO. I dojdzie do tego, że wszędzie dookoła GMO będzie zakazane, tylko w Polsce będzie dozwolone. Karygodną rzecz robi. Ja tutaj przy każdej okazji apeluję o opamiętanie się, zwłaszcza do mojej dawnej partii, do PSL-u, bo to ta partia powinna rozumieć wieś. Dlaczego minister Sawicki brnie w to, tego nie potrafię pojąć. On powinien być pierwszym przeciwnikiem GMO i dbać o to, żeby Polska była wolna od GMO. Prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Krzysztof z Malborka. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana mecenasa i europosła pana Wojciechowskiego. Mam trzy punkty. Mianowicie, jak chodzi o pana Ziobro i pana Macierewicza, to ich powoływanie, wprowadzenie wobec nich różnych spraw sądowych, to nie należy postrzegać tego inaczej, jak tylko dręczenie tych ludzi i pracowanie na zniechęcenie ich, jak chodzi o aktywność społeczną. Punkt drugi, mur obojętności, o którym pan wspomniał. Bardzo trafne określenie i ten mur obojętności w procesie tym, w pracy komisji do spraw Krzysztofa Olewnika w pewnym momencie jak z rękawa siostra ofiary wysypała szereg nazwisk, do których się zwracała i mówiła, panowie, mój brat, pomóżcie, a co ja pani mogę zrobić? Mur obojętności tych właśnie błyskotek, tych kukiełek medialnych. Oni de facto, kiedy stają oko w oko z problemem, umywają ręce, ich nie ma. No i punkt trzeci, trudno nie odnieść się do tego materiału filmowego z Bełżca. Powiem szczerze, że takiej arogancji i takiej buty i zarozumiałości ze strony władz lokalnych to ja sobie nie wyobrażałem, chociaż otarłem się w wielu przypadkach o coś podobnego, ale nie z takim rozmachem, żeby to miało miejsce. I chciałbym pana zapytać, jeżeli tak, bo Urząd Miasta, szczególnie sesja, to jest miejscem najbardziej publicznym w mieście. W jaki sposób pociągnąć do odpowiedzialności załamanie prawa, bo człowiek, który jest przewodniczącym Rady Miasta, ustanawiając jakiś tam akt prawny, kto za, kto przeciw, nie dopuszczając do głosu, do zabierania głosu w ogóle, no to praktycznie występuje przeciwko 62 punktowi konstytucji. W jaki sposób takiego człowieka pociągnąć do odpowiedzialności? Posłucham na antenie z panem Bogiem. Dziękujemy bardzo. Na to ostatnie pytanie, myślę, że no tu jeszcze nie doszło do jakichś drastycznych, nie wiem, przemocy na przykład, ale to już jest blisko zasadnej odpowiedzialności za przestępstwo nadużycia władzy. Czytałem w tym artykule, który wspominałem, że też został zabrany mikroport operatorowi, który gdzieś tam nie mógł filmować jednej sesji. Ja myślę, że to już jest, w zasadzie są podstawy do tego, żeby przewodniczącego rady czy radnych, którzy tam aktywnie działali, żeby tego dziennikarza z sali usunąć, nie pozwolić mu na filmowanie, żeby ich oskarżyć o przestępstwo nadużycia władzy. Radni są funkcjonariuszami publicznymi i nie mogą nadużywać swoich uprawnień na szkodę jakiejkolwiek
dobra społecznego czy dobra jednostki. Więc to jest nawet odpowiedzialność karna może mieć zastosowanie w takiej sytuacji. Co do tego dręczenia, no to rzeczywiście pamiętamy rok temu czy półtora już, niedługo po zmianie koalicji, sprawa pana Ziobro, kiedy został oskarżony o to, że ujawnił jakieś zeznanie Jarosławowi Kaczyńskiemu, wówczas członkowi Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jako prokurator generalny, poinformował go o treści jakichś zeznań i z tego zrobiono przestępstwo. Był żenujący spektakl w Sejmie. Ziobro miał uchylany immunitet, zresztą zrzekł się go sam, ale najpierw była cała debata nad uchyleniem mu immunitetu. Trzeba było, to w ogóle było ogłoszone jako wielkie jakieś tutaj nadużycie ze strony Ziobry. Po cichu, po wielu, wielu miesiącach nic się nie działo, po tym wielkim szumie medialnym nic się nie działo, bo prokurator właściwie no, sam się znalazł w jakimś narożniku, nie wiedział, co z tym zrobić, bo żadnego przestępstwa nie było. Od początku było wiadomo, że żadnego przestępstwa nie ma. Ja się dziwiłem ludziom, którzy weszli w ten spektakl. Ale ktoś, kto to zainicjował, powiedział chociaż przepraszam? A skąd? No, po cichu sprawa została umorzona. Cały Sejm przez 2 czy 3 dni postawiony był na nogi, niczym się nie zajmował, tylko sprawą posła czy byłego ministra Ziobro. No, takich spektakli było więcej, więc to jest metoda. Przedstawiano, że to PiS był taką ekipą, która no, tutaj szukała przy pomocy gdzieś tam organów ścigania jakieś próbowała rozgrywki. Cały czas komisja działa, prawda, odnośnie nacisków. Tak. Niczego nie udaje się udowodnić czy wykazać, a tymczasem no, jakby w świetle Jupiterów obecna władza robi naprawdę duże nadużycia właśnie w zakresie praworządności. Bo to, co dotyczyło Ziobry, to naprawdę było niepraworządne. A teraz słyszymy no, o wielu różnych takich sytuacjach, o politykach wszyscy wiedzą, a często to są dramaty, prawdziwe dramaty zwykłych ludzi, którzy nie mogą się tej sprawiedliwości doczekać, którzy są krzywdzeni. No i to jest tak naprawdę smutne, bo politycy może jakoś sobie poradzą najwyżej, nie wiem, zrezygnują z uprawiania polityki, jeżeli są jakoś tam gnębieni, co też jest złe, ale ci zwykli ludzie, o nich się bardzo martwię, bo w tej chwili jest taka sytuacja, że pojedynczy człowiek, jak znajdzie się w tych młynach, mówi się, że młyny sprawiedliwości mielą powoli, a młyny niesprawiedliwości mielą często bardzo szybko i ten pojedynczy człowiek bardzo często nie potrafi z nich wyjść cały. Wczoraj słyszałem wypowiedź jednego z posłów Platformy, że to normalne jest, że przychodzi się do jakiegoś tam ministra czy urzędnika, załatwia się sprawy, nie wiem, czy wycinki, czy czegoś innego. Dobrze, jak coś takiego się dzieje. No, a tutaj pani Danuta, siostra Krzysztofa Olewnika zamordowanego, też chodziła do niejednego urzędnika i tam właśnie o tej obojętności pan Krzysztof z Malborka wspomniał. No bo do kogo ona miała się zwrócić? Można powiedzieć jawna jakaś niesprawiedliwość, ludzie w jakiejś rozpaczy, no nie ma brata, nie ma syna i teraz, no co dalej, do kogo pójść? No parlamentarzyści są chyba właściwymi tutaj adresatami, no do nich należy obowiązek reagowania, do nich należy obowiązek monitorowania władzy, tylko to jest tak bardzo często, że ten parlamentarzysta z rządzącej, powiedzmy ekipy, zwłaszcza teraz obserwuję takie zjawisko, no to jest nie podejmie się interwencji, bo musiałby jakby no, zarzucić jakąś nieprawidłowość swoim kolegom, którzy rządzą. A parlamentarzysty opozycji się spycha gdzieś, nie pozwala mu się wypowiedzieć, odsuwa go się i to jest, no ten system nie działa właściwie. No jest jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich, niewielki urząd, ale no, z tym urzędem mam dość dobre doświadczenia, może nie we wszystkich sprawach, ale jakaś reakcja jest i to jest też instytucja, do której obywatele powinni się zwracać wtedy, kiedy dzieje im się krzywda. No, na końcu jest jeszcze, ludzie bardzo na to liczą, Strasburg, no, który różne wydaje orzeczenia, mamy orzeczenie w sprawie Krzyża, bardzo, bardzo takie przykre, co jakby w Polakach osłabia wiarę w tę instytucję, no ale powiedzmy w sprawach takiej praworządności szeroko rozumianej można się również do tamtej instytucji zwracać, choć długo się czeka tam na orzeczenia tej instytucji. Panie pośle, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Będziemy jeszcze
tą rozmowę kontynuowali w Radiu Maria. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Janusz Wojciechowski, poseł RP do Parlamentu Europejskiego. Temat: jak odnaleźć sprawiedliwość w państwie prawa. Dziękujemy za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.